Witam serdecznie. Szymon z Plankiem z tej strony się kłania. Trochę jestem rozbawiony, bo wczoraj do mnie dotarło, że rewelacyjnym modelem są systemy subskrypcyjne, które stosują wielkie korporacje, między innymi korporacje farmaceutyczne, poprzez cały ten model funkcjonariuszy, który do tego służy, cała ta sieć, ta piramida, która w tym wszystkim jest perfekcyjnie, zresztą nazwałbym to piramidą finansową, skonstruowana rewelacyjnie, prawda? Sieciówka poprzez apteki, poprzez tak zwaną służbę w cudzysłowie zdrowia, prawda, poprzez funkcjonariuszy, którzy wykonują określone rozkazy, za określone przywileje, jakieś tam no, pieniądze itd. itp., prawda? Zatem rewelacyjnie to działa. Otóż o co mi chodzi w tym modelu subskrypcyjnym? Otóż kiedy rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy wydają 100, to już, 100 to już tam to jest okaz zdrowia, ale słuchajcie, 200, 300, 400, czasami 500 zł, czyli czasami to jest 1/3 emerytury, którą ludzie wydają, systematycznie, bardzo karnie biegnąc do apteki, kupując, jak mówią pewni lekarze, bracia, tabletku, i tych tabletku jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale mówię karnie, jakby w tym lęku, w tym strachu biegną, kupują, zasilają ten swój organizm i tutaj zawsze mogę podkreślić, że mimo tak dalece zaawansowanego zatruwania organizmu, te organizmy jeszcze jakoś funkcjonują, jeszcze te bioroboty jakoś tam działają, więc to jest rewelacyjna historia, zatem absolutnie tylko się uczyć i mówić o modelach subskrypcyjnych jest w tym przypadku absolutnie adekwatne. Bo to są subskrypcje, które jakby bez autografu podpisywane są na wiele, wiele, wiele lat, prawda? I to jest niesamowite, bo w momencie, kiedy to jest taki ekstra podatek, który się płaci, którego nie zdają sobie sprawy ci wszyscy, tak do końca, którzy biegają, to nie znaczy, że niektóre tabletki nie są, że są czasami potrzebne, ewidentnie tak. No ja akurat nie mam takiej konieczności, takiej przypadłości i kompletnie mnie nie interesują zabawy z tabletkami, bo przecież wystarczy dokarmić organizm tym czymś rewelacyjnym, co tutaj widać, prawda, czyli wysoko wartościową żywnością, ale to przy okazji takie zrobię jeszcze inne nagranie, że nie do końca, tak jak w artykule pisałem, jesteśmy tym, co jemy, a bardziej tym, co wchłania się z tego jedzenia, jeśli też dostarczamy jeszcze coś, co ma jakąkolwiek wartość odżywczą, prawda? Ale wrócę do tego modelu subskrypcyjnego. I to jest takie fajne, jak powiedzmy sobie, mamy taki protokół zdrowia, który no, rewelacyjne rzeczy dobierane indywidualnie, prawda, i tak dalej. Skupiamy się zawsze na takich paru prostych parametrach, typu przede wszystkim równowaga kwasowo-zasadowa, uruchomienie receptorów CB1, CB2 w tym układzie całym największym układzie receptorów endokanabidoidowym. No i oczywiście do tego wszystkiego dbamy o to, żeby ta błona komórkowa, te wszystkie rzeczy fajnie funkcjonowały. Dlatego jest protokół zdrowia. Wcześniej robimy oczywiście test, balance oil, czyli te wszystkie omega-6, omega-3, ale i 7, i 9, prawda? Więc to wszystko jakby weryfikujemy i mówimy, ok, potrzebujesz troszkę czasu, dlatego że nasz organizm co kilka miesięcy się wymienia, różne tam podroby, różne części ciała w różnym czasie. W kościach na przykład jest to nawet 15 lat, bo tam troszkę są inne modele fabryczne, bo tak jak mówię, każda komórka jest fabryką. No ale i wtedy trochę mówię o subskrypcji, która ewidentnie jeszcze nie spotkaliśmy, a tych testów na przykład wykonanych na świecie jest 820. My mamy ich kilkadziesiąt zrobionych i te osoby, które zasubskrybowały protokół zdrowia, czy zasubskrybowały zdrowie do siebie, no, jeśli mogę takiego pojęcia użyć, czyli weszły w tą sferę między innymi dawkowania sobie tych naturalnych rzeczy fantastycznych. Ja zresztą dzisiaj zrobiłem sobie yerba mate i do tego dodałem mieszankę ze skarbów Polesia oczyszczającą. Słuchajcie, piołun, bylica pospolita, wroty, czy wierzba iwa chyba, no tam z 5 czy 6 takich, słuchajcie, goryczka jest rewelacyjna, fantastyczna, czuję się świetnie, to daje normalnie power ta gorycz, prawda? I właśnie sobie wyobraziłem przed chwileczką, że wziąłbym pół łyżeczki cukru, to pewnie bym tu leżał na łopatkach, dlatego że jestem odzwyczajony od cukru, który jest totalnym narkotykiem. A miałem takie ciągoty, żeby chleb jadać, prawda, i tego typu rzeczy. Ale okej, wróćmy do tej subskrypcji i czasami mówimy, okej, teraz trzeba wkroczyć, tak jak ostatnio mieliśmy też rakowych ludzi, a wiemy, że rak tak naprawdę to jest coś, co przedłuża życie, rak to jest coś, co zdecydowanie jest programem naprawczym organizmu, trzeba dać mu jakieś określone narzędzia, prawda, i tym narzędziami nie jest na pewno diagnoza, nie jest na pewno w jakiś sposób naświetlenia, chemia i tak dalej, bo to z reguły niewiele daje, chyba że ktoś ma tak jednak skonstruowaną odporność, że się nie da zabić, no, ale w każdym razie do czego zmierzamy?
zamierzam i mówimy o subskrypcji, powiedzmy sobie, wiesz co, najlepiej, żebyś zasubskrybował sobie pewne rzeczy, albo wpadaj do nas co miesiąc, będziemy podpowiadać, co warto byłoby zrobić naturalnie, to, co możemy Ci, powiedzmy sobie, podpowiedzieć i bazując na naszych doświadczeniach, nie tylko zresztą naszych, no to jest prawdopodobieństwo 99,9, że absolutnie Twój stan zdrowia po 4, 5, 6 miesiącach będzie nieporównywalnie lepszy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wyrzucić te komóreczki, które powiedzmy są zbuntowane, komóreczki, które te zombie i tak dalej, trzeba je wywalić. W związku z tym zasubskrybuj sobie powiedzmy określone zioła, określone jakieś tam parametry lub też, tak jak mówię, protokół zdrowia. A ktoś mówi, no ale jak mam zasubskrybować? No kurka wodna, ile wydajesz na subskrypcję w aptece? No ja tam nie subskrybuję, no ale lecisz karnie co miesiąc, prawda? Ile wydajesz? No i to czasami słyszę właśnie te kwoty 300, 400, nawet 500 zł, słuchajcie, na jedną osobę. A jeśli emerytom udało się jeszcze, że są razem i żyją, póki co nie zostali, że tak się wyrażę, z dezaktywowaniu, takiego słowa użyję, no to słuchajcie, no to jest, powiem Wam, szacun dla korporacji, że tak perfekcyjnie poprzez swoich funkcjonariuszy, poprzez tą piramidę finansową, poprzez cały ten system sieciowy, ale w tym sensie takim, bo sieciówki generalnie są świetne, jestem fanem sieciowych rzeczy, no ale akurat te mnie nie pasjonują, jeśli już to wolę porządny, fajny, jeśli już mam się przyjrzeć, network zbudowany na fajnych rzeczach, no ale to pewnie kiedyś tam warto sobie z tym porozmawiać, a póki co pamiętaj, system piramid, system korporacyjny, rewelacyjnie sieciowo ustawiony, bardzo w konstrukcji takiej wojskowej, nie bez powodu używam pojęć funkcjonariusz, zatem musisz zdać sobie sprawę, czy nie musisz, ale podpowiadam Tobie, że cały ten model tabletkowania to jest rewelacyjnie skonstruowany model subskrypcyjny i może warto sobie z tego zdać sprawę i może wprowadzić subskrybowanie do swojego życia nie tabletki, ale zdrowie. Podkreślam, czasami tabletka jest konieczna. Bardzo rzadko, ale czasami jest. Ale w znakomitej większości warto, żebyś zasubskrybował swoje zdrowie dla siebie poprzez subskrypcję wysoce wartościowej żywności, a nie tego badziewia, które się zjada i wtedy się okazuje, że dużo mniej pieniędzy wydaje się na żywność, nieporównywalnie mniej, kiedy sięgasz po żywność zdroworozsądkowo, mądrze i no i tyle, no. Bał się dobrze, akurat tutaj jestem w punkcie konsultacyjno-sprzedażowym Teoria.pl w Trzciance w Wielkopolsce, bo tych ścianek chyba troszkę w Polsce jest, a potem po 13 jadę i do gabinetu, biogabinetu terapii naturalnych Wiem i najzdrowszego sklepu medycyny zdrowia w Czarnkowie. Nie bez powodu najzdrowszy, nie bez powodu medycyny zdrowia, używamy takich pojęć i podpowiadamy, jak subskrybować, ale zdrowie do swojego życia, a niekoniecznie być wykonawcą posłusznym systemów korporacyjnych. Baw się dobrze. Do miłego.